Cześć, witam Dicey Dungeons. Nie zakończyliśmy jeszcze, powiedzmy, wszystkich live'ów, jeśli chodzi o live'y z modami, ale już wpisałem wam do planu. Powiedzmy, że nie do planu, a do... Dobra, koła. Oprócz podstawowych dwóch wersji Dicey Dungeons, już wpisałem wam Dicey Dungeons z modami Cowboya, Magika, Wispa i Warlocka, czyli chodzi o to tutaj, oczywiście, że oficjalnie otwieram serię z tymi postaciami, tylko po prostu w zależności od tego, co nam się wylosuje, albo co będzie ustawione, to będę brał. Alternate Timeline też to wpisałem i wpisałem ostatni, czyli Random. Random to chodzi o te tutaj wszystkie, które mają Random w nazwie, żeby się z tym pobawić. Ale dzisiaj Alternate Timeline. Jak będą następne mody, to będziemy się, to będę je tam przy następnych modach wtedy tłumaczył. Więc zobaczymy, jak teraz wygląda to. Jakby wam jeszcze tego nie pokazywałam, nie? No, grafika jest zupełnie inna. Wow, męcząca rzecz, a okazuje się, że da się za dużo ćwiczyć. Ale co tam, walka z potworami jest super. Jakieś wyzwania to są? Nie, to są. Wyzwania takie... Nie ma wyzwań. To są po prostu wyzwania z normalnej gry. Od kogo byśmy zaczęli? Od wojownika pewnie, nie? Tutaj też jest normalnie 6 rozdziałów i tutaj są... No właśnie, jakieś kombinacje. Będę chciał zrobić to. Będę chciał zrobić to i można powiedzieć, że to jest Dicey Dungeons 3. Ale jednak z modem alternatywnym. Zmieniony. Alternate Timeline. Tak to się nazywa ten mod. Jakieś różne zmiany. No nie jest to wszystko z polskiego, znaczy na polski przetłumaczone, więc będziemy sobie radzić bez pełnego tłumaczenia. Ok, widać wprowadzenie wojownika. Tutaj angielski. Always still have to say it. This tendency. Jedynym problemem, którym właśnie wy możecie wygrać największe pragnienie swojego serca, to akurat się czyta raczej w podstawce, bo to jako, że my mamy powiedzmy takie bardziej rozszerzenie gry, no co nie będziemy tego czytać. Ale ja też muszę to jednak przewinąć. Okej, przeszła scenka i teraz można wejść do gry. Steel Sword. Ale fajnie. Czyli jest... Jeśli jest Limit Break naładowany, Deal Additional 2. Okej. O, Fury, co to jest? Next attack gain extra users. I Furia powoduje, że następny atak ma 3 extra użycia. Tutaj można troszkę pomniejszyć, przy jedynce jest zrobione na krótko. Ej, to już mi się podoba. Mają tutaj inne karty. Mają taką... Znaczy ogrodnik ma tutaj taką łopatę. Biekowski, nie? Na piątce robi weekend. Tu na parzystej... zamrożenie, jeśli przeciwnik jest osłabiony, zadaje. Oho, czyli jeżeli uda mu się piątkę wylosować, to on potem może mnie zamrażać. A zamrażanie akurat zamienia jedynki w szóstki. I tak, to jest tylko zmniejszanie. Więc mogę w sumie zrobić coś takiego.
No i tak tylko jedną kartkę, jedną kostkę to mogę użyć, nie? I to używamy najlepszą jaką możemy, czyli piątkę. Pustka, akura, nie ma piątki. No i Fury naładowane. Standardowo. A raczej no, to nie jest taki standard. Aha, no tak. Po prostu zmieniłem wszystko w piątkę, tak jak przystało. I przy naładowanym limicie po prostu dwa obrażenia więcej wchodzi. No, dwa obrażenia więcej dostał. Dzięki czemu za 7 go trafiliśmy i go pokonaliśmy. Okej, okay, teraz szóstka jedna. Nie ma co, mamy po prostu bardzo ładną grę. No okej, okay, weszło 7. No to jest ten kalkulator, tak? No tak, to jest coś na zasadzie tamtego kalkulatora, który zadaje obrażenia równe iloczynowi kostek. W sumie dobra, niech zaatakuje. Nie powinien zabić. Nawet 7 nie trafił. Pozwoliłem robotowi zrobić jedną czurę. Tak, trochę więcej z tej gry mam teraz prezentuję. I tyle normalna seria z tego jest. Kosteczka i spadamy na dół. I powiedzmy, że jestem pewien, czy wszystko pójdzie jak trzeba, czy jakiś... Może jest jakiś rozdział, który jest niedopracowany, czy coś. Jaka będzie, no to... Aha, to jest być ponownie. No to... Dobra, no. Nie ma znaczenia, ale bój to mogłem zaatakować, a jakiś mogłem zaatakować pustki. No może być tak, że ten rozdział może być jeszcze niedopracowany i może mi wywalić grę. Więc mam nadzieję, że tak nie będzie. A, osłabienie. Osłabienie tutaj w takim zapytania. Czyli obrażenia wchodzą, a nie... Nie, po prostu... No nie osłabia przedmioty tak jak normalnie. A, tutaj też jest, nie? Bierze dwa obrażenia, kiedy używasz kortki. A, no tak, bo to wszystko z wykrzyknikami działa, jest. Wszystko działa z wykrzyknikami. Dlatego tu jest też znakiem zapytania, bo to jest inne. To inaczej działa, to inaczej tutaj te efekty inaczej działają. No wszystko inaczej działa, tak było w tych zasadach. To całe wyposażenie jest zmienione i wszystko inaczej działa. Mamy może karty z podstawki gry, ale same efekty działają inaczej. Codziennie będziemy oczywiście inną kostką grać. I żeby było trochę inaczej, to zrobimy tak, że dzisiaj mamy wojownika, a potem polecimy od końca. Wojownik pierwszy, owszem. Ale potem byśmy zagrali błaznym, wiedźmą, wynalazcą, robotem i na końcu złodziejem. Taką bym kolejność tutaj obrał, to po prostu zawsze była jakaś inna kolejność. Tutaj zmniejszymy to. I to jest tak. Będzie to wrażenie, kiedy użyjesz kostki. Plus jeden za każdy poison. Okay. Jak on używa kostki, to po prostu... Czyli jak użyję kocki, to po prostu go zabiję. Tak? A, nie. I po prostu... Os... I po prostu będą mnie tam nie w tej turze.
Dlatego go nie zabiło, bo było za jedno obrażenie. Czyli co? No właśnie. Ja go nie zabiję jedynką czy dwójką. Potrzebna jest piątka. Okej. Co my tu mamy? Śnieżka, okej. Roluje dwójkę, zadaje nakłada truciznę. Poison per one you have. Tu ja wolę śnieżkę. O, taki trochę inna ikonka tego zamrożenia. No i zaraza, ale po co mi zaraza, jak za bardzo trucizny nie mam. Śnieżkę bierzemy. Czarodziej. Jak czarodziej gra. Jedną kostkę ma karty więcej. Okej, może zamrażać, blokować, osłabiać, leczyć się. Czyli jakby trafił dwie szóstki, to zrobi sobie tarcz. A piątka normalnie, jedynka. Działają tak samo normalnie jak w podstawce gry normalnie. Działa tak jak trzeba. Normalnie po prostu można z nim walczyć. Tutaj weźmiemy. Atakujemy. Trzy razy. A piątka i czwórka, czyli ja góry i kostki, to co, to trzeci 6 życia, tak? On się wyleczył, no to stracił 2. Tak. Zmniejsza się o 2. Jak używa kostki, to zmniejsza się o 2, okej. Piąteczka. Piąteczka 3. 3 stakowane są. Więc 5 damage. W sumie mogę cię pokonać. Później zobaczymy, jak działa to zamrożenie. Frisbee. I to czas tarcza. Kostka 3. Czyli tu. Fajnie, że nawet jakaś inna muza wchodzi. Czyli tak, przy kimś sobie zadaję 2 razy. A normalnie. Siedzie prawie, no to wejść. Dobra, no to weźmy to. To mamy tu. Leder, czyli drabina. Przewracę kostkę. Potem plus 1 do value. Taka łamarniczka. Fajnie, że inne piętro jest też. I co? Tu będzie 6. Tak. 5. No i zadajmy 3, bo z piątki bym z trójki nie zrobił teraz. O, czas głową i keks. Tylko, że tu i tu są 2 użycia. A normalnie Plexus z jednym użyciem. Nie załapałem trochę tutaj tego. A, czyli jeżeli nałożę 3 zamrożenia na niego, to wtedy z 5 obrażeń wchodzi. To co to zmniejszam. I to trzeba nałożyć 5, 3 te. Really, wtedy są. Wtedy jest 5 obrażeń. A to spoko. Czyli stakowany prince po prostu rozwala. Przez taki i co, i teraz powinien go zabić, tak? Nie. Nie wiem, jak to działa. Dobra, koniec. Jeszcze się trzeba trochę pouczyć tych nowych. A, brawo, ale z ciebie stwierdzisz, że fajnie się z tobą bawiło.
spalili mnie, że był strasznie nudny i samotno. Klasyka. Wypowiedzieli koło marniczki. No, sorry, Jolanda. Szkoda, że nic nie mówisz. Nie kupuję od ciebie nic. Ho, ho, ho. Co to za oczko? Otwór, odpływu. Co tak jasno tutaj? Dziesięć nie wejdzie, bo to nie trójka. O, trucizna tym razem na nieparzystych. O, wysysa i jeszcze lepiej. Wysysa i kartuje się. Mądrze. Dobre karty. Okej. Straciłem trochę życia, ale już trucizny nie ma. Koniec. Kultury. Mieć na Fury i się opłaca tylko w sumie, jak chcemy jakąś kartę 3 razy użyć. To nie jest furia normalnie, to jest ha. Piątka. Dobrze. Mimo że jest odporny na truciznę, no to jeszcze go może ładnie porobić. 7 tutaj wejdzie. Jeśli jak coś zrobi, to się zabije. A właśnie. Zabił się użyciem kostki. O. Plus 2 na fuel limit. To jest lepsze, bo tu na 3 wejdzie. Lipnij kostkę, ale bierze 2 kopie of the result. Result, co było? To, aha, wynik. I co można? A to? Obrażenia, inflicted 2 poison. Na 2 i 1, tak? To wtedy nakłada truciznę. Ja pierw wezmę to, żeby mi 6 nie blokowało. Leder. Nie trzeba ledera. Bierzemy walkę z mimikiem. Ciekawe jak on wygląda. Jak wygląda jego gra. Normalnie, tajemnicze pudełko. 6 raz, 6 2. Za dużo tych użyć. Te 3 kostka to ja nie potrzebuję tyle. Nałożyłem mu trucizny i tyle. I co, powinien go zaatakuje? Tak, za 4. Bo 2 kostki użył. I jak używa kostki w odliczanie, to też traci życie. Było to widać na podporze odpływu. Koniec. 7. O, doskonała robota, ale walka pewnie się męczy. Patrzcie, jak zmęczyła. Może wejdziesz sobie do tego wcale niepodejrzanego miejsca odpoczynku w kształcie skrzyni i ucniesz sobie drzemkę. I co, i miałbym się zgodzić na nocowanie w twoim wnętrzu, skrzynka? Słaby pomysł. Kolejny ladder. Kolejna drabina. Kaktus. Ciekawe jak działają ulepszenia. Czy mi gry nie wywali ulepszenia? To jest pytanie, na które jeszcze nie odpowiem. 7. Tylko i to. Dobrze, że nie wykombinuję trójki, ale są chociaż 2 obrażenia. I co, i 20 życia zeszło w jednej turze. A ty, Kaktus, ile masz rzeczy? Przerzuca kostkę. No i trucizna ci zaszła, mana. I mana tutaj działa jeszcze inaczej. To
pamiętam, ale po prostu była dodatkowym. Pomagała z umiejętnościami za manę, można było coś więcej zrobić. No tutaj za manę może po prostu więcej cierni nałożyć, a ciernie leczą. A tarcza po prostu blokuje, tarcza się nie zmieniła. 7. Cały czas nie wiem, jak działa freeze, więc po prostu leć obrażeń i tyle. I co, mamy jabłko? O, plus 2, trucizna 3. 3 razy, czyli 9 na trójce. No teraz już nie muszę tego ulepszać, jak mam to drugie. Aha. Nie, nie będziemy nic kupować. Małą rzecz, małe rzeczy mamy dwie, wystarczą. Nie będziemy nic kupować, tylko ulepszymy z tego, co mamy. I w sumie można ulepszyć toksyczną maś. Schodzimy na dół. Mamy do pokonania tutaj 3 osoby, to zacznijmy od złotej rączki. Na nim jabłko odblokuje jedno jedyne, które tu jest dostępne. Co ty tu masz? To jest value razy 2. Dmuchawka, tylko po co ten symbol tu jest? To nie chodzi o to, że normalnie 2 obrażenia zadaje. Chyba, że mam rozumieć, że mi 2 śrubki wykręci. Zresztą no, kostka nie ma śrubek. Hammer. Ciekawe, kto to tłumaczył, że tak. Zaczęła tu czwórka, trójka. Nawet nie wiadomo, z jakiego języka to wzięte. No, może pewnie angielski, tylko takie... No, takie nazwy zostały utworzone. To sensor poraża. 8 obrażeń. To obraża. Znaczy 8 obrażeń powoduje, że jest porażenie. A nie wiemy, jak działa porażenie tutaj. 7. To, że mi się myli z tym, że normalnie w grze to... Albo tutaj 3, no to 6. Normalnie, no 1. W normalnej grze wojownik ma rzut bitewny i można przelosować, a tutaj się nie przelosowuje, tu się zmniejsza kostka. Jak ma 3 kostki i nie mu nałożę 3 godziny, to po prostu 3. Który za każdą kostką życie spada. Fajnie, że jest jedynki, można wszystko zrobić, tak jak łopatką. No i co? Koniec. Wojownik ma łatwą grę. A zobaczmy, co słychać tu. O, na dwójce lub mniej. Nakłada, znaczy podpala kostki do damage. Czyli co, tylko dwójka, jedynka to pasuje, no pani może wszystkie kostki wrzucić. I co, od szóstki do trójki nic nie zrobi? No to sorry, nie? Ubiginie. Dwójka, jedynka tam były tylko aktywne. Chyba, że inne też można było po prostu wsadzić. Zapadłoby wrażenia, ale nie podpaliłyby kostki. Nie wiadomo. Nie wiadomo, wszystko tak. Mogę zorganizować sobie drugą faktkę. Co w sumie nie będzie złe. Tutaj zrobimy taki atak. Żeby po prostu dwójkę wykorzystać.
Mogłem zadać 6 obrażeń, a tak zadałem no 5. Inne obrazki są w ogóle. Tak, ten pomyk jest bardziej czerwony. Pomyk bardziej czerwony, tutaj jest ekstra serduszko narysowane. No i to się nazywa gra. Tu całkostki tak jak leżą i nic, nawet z nimi nie robię. Się zabiję sam. Nie. No. Jedną trucizny mi badało. Jak mu nakładam nie bardzo mówić trucizny, no to... No to będzie do tego, że w którymś momencie po prostu jedno HP straci. Dwójka, podpalenie chyba normalnie działa, czy gaci kostkę. No dobrze. Dwa razy druga kostka, pierwsza damage, tak? A spróbujmy wziąć tą kartę, zobaczymy jak działa. Tylko nie na... chociaż mogę. Na Rocha 5 mogę tego spróbować. Te dwie karty w razie co mnie uratują. Okej, okay, 4 kostki cały czas mamy. Czyli brakuje 4, tutaj 3. 10. Czyli z drugiej kostki liczy się podwójnie, z pierwszej kostki się liczy normalnie. Okej. Okay. Zmienimy to na trójkę i jeszcze 6 obrażeń. To tam to w sumie jest lepsze od tej karty, którą do tej pory nie ści się tam kostka, ale kostkę można zmniejszać na piątki. A piątki na czwórki. No. A jedynki na szóstki. No i to mi się podoba. Tu. I teraz się zabijesz. Dwie kostki i się zabijesz. Dynka ruka jest normalnie. Battle Axe działa na max 3. No właśnie, przeciwnicy tutaj nie mają tego na uwadze, że się mogą zabić. Po prostu używają, bo chcą. Dwa razy. Czyli 4 plus 3 razy 2 to daje 14. Pomysł dobry. Jednak ja bym wziął mieszkę. Wchodzimy tu. Tutaj się nie targujemy, a umowa to umowa. Bierzesz albo spadaj. Dzięki, obwal. Odchodzimy piętro niżej, jak tu różowo. Ale biblioteka jak biblioteka, taka sama. Szczuru. No. Ten, który lubi to już szczurki, nie? O, są szczurki, które na za 8 oczek. Whenever a countdown is reduced, inflict one poison. Zobaczmy jak działa, to bym ją trochę nie zaufał. Fury, nie wiem po co mam użyć Fury. Pewnie to jest tak to zrobione, że mogę tego użyć. Ale jak są tam te dwie karty, które cieszą się z tego, że to jest nie na nieużyte. No to... trochę go struło. Teraz mnie trochę stroje. Dwie kostki, dwa obrażenia. No jak są te karty Steel, nie?
to tam jest napisane, że za naładowany limit dwa obrażenia więcej. No to te dwie karty się cieszą z tego, że to jest naładowane. W ogóle nie, nie trzeba tego używać przy tych kartach. Na pewno nie trzeba. Ale użyjemy dla zasad. I teraz się zabijesz, a ja tutaj wykańczam cię. Dobra, wykończyłem cię jednym frisbee. No tam było 5 AP u niego, a nie miałem 5 wrzuconą. I jabłuszko na koniec. Ptaszek. Szybko grę robimy. No już mi się podoba ten mod. Bierz na pół. Czyli to będzie 4, 8. 8. Kusteczka. Ahaha. Ten combat nerd jest spoko, że można zmniejszyć kostkę, zdobyć szóstkę i nagle z małej kostki jest taka duża. No, na szóstce robił weekend, a on miał tylko 5. Trucizna. 6 obrażeń. Ulepszyłem ścieżkę, żeby ścieżka była lekko lepsza. I tutaj trzeba zamienić, bo czwórka wejdzie w jedną kratkę, a w drugą nie. Żeby nie było, że 8 obrażeń wejdzie. To zrobili. Żeby nie było, że czwórka jest podwojona, no to zrobili, że może być do trójki podwajany. To było 1 damage, tylko że mniejszy. No to cię rozwalimy. O, jeszcze nie? No tak, bo tam 2 obrażenia weszły, osłabiono 1, czyli weszło 1 obrażenie, tutaj 3. Nie, 4. Okej. Co my tu mamy? Od 2 do 5 tarczy. Od 1 do 3 użyć. Czy to jest dzisiaj jedno 3 użycia? Wracasz po więcej broni? Nie potrzebujesz długopisu z grawerem? Cóż, klient ma zawsze rację. Okej. Nawet nie wiem, co on miałby ulepszyć. Pewnie się ulepszy to. Albo frisbee, żeby 9 obrażeń z trójki wchodziło. Papierowa rycerka. Trójka wiadomo gdzie. Tego to nawet nie ma co zmniejszać, tylko tu ładujemy. I chusteczka. Okej. A jak blokada działa normalnie, Mikoski zblokuje? Jeszcze coś w górze. Fury. Tak, no normalnie Mikoski blokuje. Jak nie ma znaków wykrzykników, a nie znaków zapytania, to normalnie blokuje kostki. Czyli normalnie działa to po prostu status. Jak nie ma żadnych tutaj znaków interpunkcyjnych. Ja proponuję zrobić Fury. I dwie szóstki ładnie zaatakował. Teraz co mi się to Fury przydaje, nie? Jak mogę mieć szóstki tu i zrobić 12 obrażeń, to tylko w ten sposób. Blokada. Blokada się prawie zabił. Okej. Nawet nie wiem, co były tam za kostki, ale po prostu cię mogę wykończyć. No to nasz. Tutaj papierowa rycerka nie miała zmienionych kart. Działała normalnie. 8. 8. Można 2 ulepszenia zrobić. Ojdź. Nie przeczytałem, co miał Nedy do powiedzenia.
No to zgniłe jabłko trzeba pobić. Zobaczymy co w skrzynce, może coś się przyda. Może coś, co się przyda. No jak nie, to się ulepszy i to, i to. Okej. Okay. Jabłko zgniłe, normalnie gra. Czyli... Kuję. A, teraz mówię tego. 5. 6 i nas drugie 6. No, trochę się pośpieszyłem z tym zmniejszaniem, że mi wyszła piątka i nie miałem i tego użyć. No albo trójka, albo był trzy, albo piątka, albo trójkę bym tam mógł. A trójka lepiej gra, lepiej atakuje. No, okej, tutaj zmniejszamy. Szybko używam tych kostek, bo ja wiem jak po prostu chcę zagrać. Nie ma nawet na czym się tu zastanawiać. Innych ruchów nie ma. Gwizdne niszczy przeciwników samodzielnie. I zdaje się, że nawet lepiej działa niż normalnie. Medium tarcza. I co, jak to medium tarcza? Plus jeden. A nawet mogę kupić te dwie karty. Zobaczyć jak działa ulepszenie tego. Aha, tutaj mogę użyć wszystko. A tak to mogę od 2 do 5 tarczy zrobić, ale potrzebuję 2 kostki. I zdaje się, że od 1 3 użycia są. Nie, 3 times. Nie użycia. Chyba, że użycia. Czasy. Trzy razy, no. Trzy razy, czyli dobrze myślę. Ale jednak polepszamy tutaj tak. Rysby. Sklepik. Ulepsz. Albert. I spadamy stąd. Mamy już wszystkie karty ulepszone, które mamy przy sobie. Skaczacz. Kaczacz. Jaka fajna muza. Co to jest w ogóle tu? To nie jest u mnie na ekranie, tylko tutaj po prostu coś czerwonego jest. Ha. Skaczacz. Jak się sam walczy. O. Jana. Hej, dobiegły mnie stuchy, że pustość ślepie, obliczności będą obserwować i... Patrz. Bierz się na nogę. I wypadę ponownie. Zaczynając od teraz. Bierz się na nogach i kwiję. Mam 5 kostek i teraz nie wiadomo co z tym zrobić. Tu 2, tu 1. No dobra, mamy 2 to użyć. To jest... Turniwa. 3 kostki. Normalnie to by było 1+1 i tak dalej, nie? A tutaj jest tylko... Połowa obrażeń z tego co może skaczać normalnie zrobić. Ale może poranić, może tutaj wiele rzeczy zrobić, ale może zrobić przetrwany. Żeby mieć za każdy status na przeciwniku. Gdy jakby trafiła po prostu jakąś kostkę kilka razy, to po prostu dubel tej kostki używa, zrobiła. Czyli 14 obrażeń na sumie. Jedynka klątwa.
Kinga Sojiro. Nie skaczesz, nie przeżyjesz tej góry. Nie chcę przeklinić, co chcę. Masz. Po prostu cię już nie ma. Grupy z tego 9 wrażeń, bo Shrek'a ani razu nie wziął tam trójki. To było to zmienić. Ale zrobimy z tego bójkę. Dobra, że nie wystarczyło. Okej, teksty widzę te same. O, fioletowo-rudowe koło. Granatowe, rudowe pole. No, peszek, nie? Pierwsza gra wygrana. Alternate Warrior. Kompletnie inny wojownik. Fajnie, że to będzie takie coś. Pewnie standardowo. Tak, tutaj 2, 3 rozdziały, 4 trzeba ukończyć, żeby te następne odblokowywać. No to będzie świetna zabawa. Kolejna część Dicey Dungeon została rozpoczęta. Będziemy też tymi innymi postaciami grać. Będziemy też w normalną wersję grać. W zależności od tego, co jest zaplanowane. Mogą być mody, a mogą być normalne. Może być normalna gra Dicey Dungeons. Ta gra jest o tyle świetna, że można sobie więcej wyszukać. Cześć! Pamiętajcie, łapki w górę, komentarze i suby.